Kidjai Drix. Nie wiem, kim jest Drix. Hubert Drix. Hubert Mardua. Okej, okay, oni są razem, a to jest ten ziomek, z którym... Ogólnie tak, ja mam parę pytań, które, na które nigdy nie została udzielona odpowiedź, a mianowicie zawsze mnie to ciekawiło, ale trochę mi było głupio zapytać, ale czasy już minęły, więc w sumie fajnie jakby, bo ani Karol nigdy o tym nie powiedział, ona to już w sumie nic nigdy nie mówiła. Czekajcie, dam decline na chwilę. A mianowicie, czy związek Freeza z Kingi zakończył się tak, że ona mu powiedziała, wiesz co, palę wrotę, rozeszli się i ona tam pojechała chyba na morze i z jakimś innym ziomkiem coś tam robiła? Czy ona jeszcze będąc w związku sobie po prostu pojechała szparę rozdać? To nie ten, co Freeza zdradziła, to inny. Ale właśnie pytanie jest, czy była zdrada, czy po prostu było na zasadzie, dobra, palę wrotę, idę z innym. Masz to w tym filmie? O! No to będzie... To będzie ciekawe. No to oglądam. Cześć, tu Hubert, były kolega Rembola. Cześć, jestem Kinga i jestem byłą Freeza. Siądźże niżej, bo wygląda, jakbyś była wyższa. No nie, bo brzuch mi się rozleje w tym. Nie chcę tego wstępu, nie lubię. Od tyłu zacznijmy, to zostawcie sobie kobita. Co się dzieje? Nie wiem, kazałeś mi usiąść na kanapie i gadać, no to słucham. Luz ma. Luz ma, jak masz luz, to odpowiedz na pytanie. Zowie, nie chcę, żebyście tam niszczyli swoje klawiatury. Kurwa, tak szczerze przemontowany jest ten film w taki żałosny sposób, nie? Bo możesz przemontować film, jak na przykład Gimper przemontowywuje Overwatche hajsowników, że tam jest najebane 1000 efektów, 200 kolorów, wszystko ci miga, skacze, ale to ma jakąś spójność, a to mnie rozprasza i od tego epilepsji mogę dostać, nie? Aha, to jest jakiś kolega Rembola, czy coś, oni się też pokłócili? Jak to ten, jestem kolegą Rembola, jestem byłą Freeza, to że taki dystansik jest, tak? Coś takiego. No luz ma, nie? W sumie powiedziała. Bo na pewno wbijecie, czemu żeś zdradziła Freeza? No to odpowiesz. Odpowiem raz i porządnie. W końcu się do tego przyznam, że nie zdradziłam Freeza. W momencie, kiedy wypłynęło to słynne zdjęcie, byłam już po rozstaniu z Karolem. O, to jest właśnie to, co mnie zastanawiało, nie? To jest właśnie to, co mnie zastanawiało. Następna rzecz, która mnie teraz zastanawia, jest, czy ktoś jej wyjebał trójkę. Górną. Czy tam dwójkę. To jest coś, co mnie osobiście interesuje, jak tak patrzę. Kropka. Wyślij. Czyli kot za płot został wyrzucony. Teraz... Poczekaj, muszę to zrobić. Idę po kota. Nie ma go tu. Roko, masz przekichane. Pewnie szuflady znowu. Wiesz, że to będzie cringe jak skurczybek? Co? Kot za płot? Bierzesz rozbieg? Kot za płot! Nie. Więc może ja odbiję pałeczkę i zadam nurtujące mnie pytanie. No. Co się tak naprawdę stało między tobą a Rembolem? O co się pokłóciliście? O co... A to są wygnańcy YouTube'a, którzy kurwa razem kanał otworzyli, czy jak? Poszło, dlaczego to jest koniec takiej pięknej przyjaźni? Co tam się stało? Powiesz mi? Ale Freeze gadał, że go zdradziła, więc właśnie Freeze chyba czegoś takiego nie powiedział, nie? Powiedział, że jej dziękuję za wszystko, że szkoda, że się tak wydarzyło. Ja nie wiem, ja tego filmu też już za bardzo nie kojarzę, nie? Bo to ile jest? 4 lata temu ten film wypłynął? 5? Kurwa, nie wiem, w kurwę dawno, nie? Aha, dobrze. No Rembol to był mój dobry przyjaciel, ale pokłóciliśmy się, no powiem szczerze, o hajs. Pokłóciliśmy się o pieniądze, ja nie czułem zaufania potem do niego, on do mnie, no i tyle. Nie ma tam jakiejś głębi w tym. Krótka piłka. Zmieniliśmy się. On się, ja też. Kolejne pytanie. Z twojego Instagrama, bo widzowie, wy super pytania zadajecie. Uwielbiam takie pytania. Czy boli cię dupa, że Freeze osiągnął sukces? Prawda jest taka, że nie. Każdy, kto pracuje, zapierdziela na swój sukces. W pełni na niego zasługuje. Jak najbardziej uważam, że zasłużył chłopak. No dobra, to może to ja zadam pytanie, czemu się rozstaliście w sumie, jak tutaj taki bezpośrednio lecą? Cieszę się, że mogą dołożyć cegiełkę. Chciałem, czy to była cegiełka? No tak szczerze, no to budowałeś z nim ten sukces, więc trudno. Tak szczerze, dużo osób właśnie, to też jest ciekawy temat, kurwa, ja, to jest tak przemontowane, że trzeba co 3 sekundy zatrzymywać. Dużo osób uważa, może nie procentowo, ale jest dużo osób, no ale też jest duża publika, no to dużo osób by się takich znalazło, która uważa, że gdyby Freeze nie robił z niej czasami nawet i pośmiewiska, to nie osiągnąłby takiego sukcesu, nie?
bo ona była mega eksponowana, ona była bardzo lubiana przede wszystkim przez widzów. Więc jak ją wpierdalał do kiślu, czy miniaturki były na jej dupę, cycki, cokolwiek, to wzbudzało to zainteresowanie, nie? Potem jakoś to zostało przebranżowione. No ale nie oszukujmy się, ona była przedmiotem, nie? Na tych filmach. Więc no, była taka... No była w kurwę przedmiotowo traktowana na filmach. Nie wiem jak na co dzień, nie? Ale no... Na niej hype był budowany, nie? I też to było, koniec overall, to było dobrze zrobione na tyle, że jak jej nie było, to wiesz, przyszła inna osoba, a hype się utrzymał. Żeby cię bolał, skoro tworzyłaś go z nim. Podobało mi się to właśnie budowanie. W przeciwieństwie to dało whatever. Także odpowiadając na pytanie, nie. Nie boli. Next one. No. Ja bym chciała w sumie zadać dokładnie takie samo pytanie. Czy boli cię sukces Rembola? Widzę, jak się teraz chłopak rozrasta. Zobaczmy, czy to jest prawda. Rembol. Ostatnio jak byłem u niego na kanale, to miał kanał taki wyciszony w ogóle. Nie miał filmów. Aha, wróciły. O kurwa, no nie jest źle, nie? Nie jest frizem, co prawda, ale nie jest źle, nie jest źle. 100 tysięcy wyświetleń to już jest bardzo decent wynik. Wiele osób by aspirowało, żeby w ogóle coś takiego mieć, nie? Nie wiem, ile osób w Polsce będzie co odcinek w odcinek robią 100 plus. 30? Max 50? Niczym kwiat. Rotosu. Ja. Czy mnie boli, nie boli mnie, fajnie. Powiem szczerze, różniło nas wiele kwestii, no i to, że on tam się rozrasta, no to niech się rozrasta. Szczerze, mnie to wali, przepraszam, widzowie. Jedziemy na tym samym wózku, zdradzaliśmy swoich chłopaków. No. Teraz mam ból dupy o ich sukces, więc wróciliśmy na YouTube'a. Mam... Co my w ogóle będziemy robić, no bo jak pewnie widzowie widzicie, no to jak jest filmik, no to pewnie będą kolejne. Coś tu się będzie działo, pytanie co, w ogóle, że ja i ty i my razem tu, jak, yes. Co? Gdzie? A jesteśmy parą, patrz. Widzisz, para, rozumiesz, jak całujesz kobietę w policzek, to już jesteście parą, także podchodzisz do... Parowanie. Moja ulubiona substancja to substancja stała. Nie ciecz, nie para, substancja stała. Jesteśmy stali? Pozdro. Mi też czasami stoi. Jaka jest ta stała substancja? No... Cześć! Przepraszam, to był bezwek, cringe fuj, przepraszam. Nie no, poniosło mnie, wczułem się w... że tak powiem, no chciałem się dograć, że tak powiem. Stała. No ale, nie wiem, deska? Jesteśmy deską? Nie jesteśmy parą, jesteśmy deską. Jak widzowie będziecie chcieli, to on zdradzę ksywę Kini. Jezus, ta ksywa zainspirował mnie znany polski twórca rapu Kizo do tej ksywy. Nienawidzę cię? Mówię ją wszystkim. Jest rozmowa w rodzinie, prawda? Mama siedzi, tata, dziadek, babcia. Ja mówię, Kinia to ma taką ksywę, widzowie? Fajną, podoba się wam. Wystrzałowa, wydupista wręcz bym powiedział. Jest takie słowo, serio. Więc odpowiadając na pytania, co my tu robimy? Będziemy kręcić filmy na YouTube. Wow! Będą dymy, będą smokes tak zwane. No. Zrobimy unboxing zwierząt na dziś? Bodro. Chcesz kota unboxing zrobić? Ej, tak szczerze, bo totalnie szczerze, on się nie nadaje, nie? Moim zdaniem. Nie wiem, nie chce mi się go słuchać. Najprawdopodobniej przez to, że nie leży mi jego dykcja, ale to nie jest ważne. Ja widzę taki potencjał w tym kanale. Ja widzę taki potencjał w tym kanale, bo ona nie ma totalnie nic do stracenia. Tak nul, kurwa, zero. Nic. A koniec końców ona zawsze będzie sobą wzbudzać jakiekolwiek zainteresowanie. Nawet jak kurwa nic nie będzie mówić, będzie wzbudzać zainteresowanie, bo może tutaj jakiś pstryczek pójdzie w stronę ekipy, jakiś cokolwiek. No kurwa, ten kanał ma potencjał, więc z racji tego, że dodając, że ona nie ma nic do stracenia i że jest osobą ogólnie, osobą ciekawą, jeśli chodzi o internet, to może to dać mieszankę wybuchową, czy nawet kurwa mogą zrobić jakiś patokanał, który się kurwa rozwinie do niewyobrażalnych jakichś oglądalności, subskrypcji, bo za każdym razem będzie tam, wiesz, będzie tam jakiś pstryczek w nos, nie? Nie wiem, a dzisiaj, nie wiem, dzisiaj łowimy rybę, a przy okazji wam opowiem historię, jak, nie wiem, jak Karol zasrał spodnie. No nie wiem, totalna jakaś głupota, nie? I ludzie, o kurwa, Karol zasrał, to nie musi być prawda. Totalnie to nie musi być prawda. To naprawdę, to może być coś wielkiego, to może, pła. Pytanie jest,
kiedy im się to znudzi, nie? Bo ona już kiedyś tam próbowała jakiś kanał swój otworzyć. Jeździła mini Cooperem po torze z jakimś chłopem, chyba korwetę miał żółtą. Nie pamiętam, to dawno było. Kurwa, jest potencjał, nie? Taki to jest postać Firousa, tylko... Sztos jego umiejętności, nie? Czyli żadne, czajcie. Kot jest przesympatyczny. Jak jest pies, trzeba rano wstawać, iść na pole, a z kotem nie. Kot o 6 rano śpi, chyba że cię wkurza w kuwecie. W ogóle a propos naszego kota, nie wiem dlaczego, ale upatrzył sobie miejsce do spania na moich włosach. Dokładnie tak. I zrobi sobie jakieś, nie wiem, masaże w mojej głowy czy co. Pokażemy fotę? Pokażemy? Pokażemy, oto fotę. Idziemy poznać kota z psem? Idziemy poznać psa z kotem. Myślisz, że ten kot idzie ze mną na spacer, czy ja z nim? Tak mnie dziwi, że można iść z kotem na spacer. Ja jestem, kurde, chłopak ze wsi i tu takie rzeczy się nie dzieją. Od dołu to ma być. A na odwrót powinno być chyba. No. Nie no, ojciec ze mnie to jest taki... Ojeju, i co teraz mam zrobić? Kobieta musi wejść dalej. No weź to zrób, baba, bo nie umiem. Maluszku, maluszku. Dobra, chuj, ten odcinek jest głównym, nie nagrywajcie więcej takich. Ale dobra. Ja tu w swojej chorej głowie wszystko przemyślałem, jak zrobić po pierwsze, żeby się wybić, tak? Żeby ten kanał się wybił, a po drugie, jak zrobić, żeby był nawet spoko. Po pierwsze, nie możecie kręcić takiego gówna. Nie wiem, kurwa, porozmawiajcie z kimś, kupcie z dwa statywy, porozmawiajcie z kimś, jak kurwa przemontować te filmy, no... Film może być turbo żałosny, ale nie może być aż tak żałosny, nie? Bo naprawdę, tu się nic w tym filmie nie klei. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą Kinga musi zrobić, żeby się wybić, jest przekonać jak największą ilość ludzi właśnie do tego, co ona mówi, nie? Że tam żadnej zdrady nie, bo chuj wie jak tam było, to nie jest ważne, to jest internet. Tutaj się prawda nie sprzedaje. Tu się liczy granie na emocjach. Naprawdę, tu się liczy granie na emocjach, więc po prostu... Kto lepiej zagra na emocjach? No ogólnie mam dosyć dobrego przeciwnika, tak? Bo Fris siedział na łóżku i było mu przykro, popłakał się, podziękował za wszystko. Było to wzruszające, ale to nie jest ważne, to wcale nie jest ważne. Dużym błędem oczywiście było milczeć przez 4 lata i wyjść z założenia, a w sumie chuj w to. Trzeba rozwiązać tą sprawę na zasadzie, no bo ja już nie chcę być w mediach społecznościowych, a tu nagle wraca. Jakoś to trzeba, wiecie, jakoś trzeba zasypać ten temat. No i potem wystarczam odcinki, kurwa, na zasadzie takich, co kręcą wszyscy. Nawet może być jakaś kanapówka z tablicami. Niech mówi, że Frisom wyjebał z domu i pieniądze ukradł. Japszan z pomysłem. Pierwszy pomysł w Polsce, który się... To jest dobre. Tylko pytanie jest tak, że można kłamać. Bo owszem, no w internecie, kurwa, każdy więcej bądź mniej kłamie. No, nie oszukujmy się. Wy piszecie, że się znacie na jeździe samochodem. Ja tam udaję eksperta. Każdy kłamie, nie? Ja nie mówię, że masz chodzić i kłamać, że nie wiem, że ktoś cię pobił, że ktoś cię zgwałcił. No, takie kłamstwa już są większe, ale każdy tam koloryzuje sytuację. Tylko nie mylmy też koloryzowania sytuacji z takim oszczerstwem, nie? Bo jak pójdą do sądu i on sobie tam naliczy straty wizerunkowe za 5 baniek, no to kurwa będzie nieciekawie, nie? Więc można też ciszą. Bardzo wiele można ciszą ugrać, a mianowicie... Ktoś ci zadaje pytanie, czy ktoś w ostatnie 5 lat zrobił ci krzywdę, przemoc. I łezka ci cieknie i mówisz, nie mogę o tym mówić, mam podpisaną umowę. Nie? Kurwa, wiesz, jakiś... I ludzie mówią, o kurwa, zaczynają się domysły, messengery, wykop wariuje, nie? Pomyciek jest nad znaleziskiem. Ale nie no... Nie możecie kręcić kału przede wszystkim, nie? Naprawdę, to jest kał, nie? Ale ja tu widzę taki potencjał na dymy. To może być takie super. To by było ten. I teoretycznie nie wskazujesz nikogo palcem. Nie wskazujesz nikogo palcem, ale już się wszyscy tam dopowiadają sobie jakąś historię, nie? No i też ważne by było, ja nie wiem, jak oni, na ile się lubią i jak się lubią. Poczekajcie, bo tutaj nie mogę odebrać tego telefonu, bo są rzeczy ważne i ważniejsze, wy jesteście najważniejsi w moim życiu. Zaraz po Nikodemie. Słuchajcie, dobra, to nie jest ważne. Mikser. Mikser też jest takim wyrzutkiem, odludkiem. Ja nie wiem, jakie oni mają ze sobą relacje, ale jeśli oni by nawiązali jakąkolwiek współpracę, to
Mikser jest trochę jak dziewczynka. Jest dziewczynka na spotkaniu pedofili, nie? Ekscytuje wszystkich. Ekscytuje wszystkich. I pomimo, że może nie każdy chce go oglądać, ale jakby tutaj z rękawa, coś tam poleciało, się wysypało, byłoby kurwa turbo zabawnie. Byłoby turbo zabawnie, więc tak szczerze, Mikser, no jakkolwiek to brzmi, panie Hubert, nie, ty się nie nadajesz, powinieneś oddać dziewczynę w ręce Miksera. Jezu, ale to by było, czujcie to? Mikser i Kinga są razem. I kręcą odcinki. I właśnie takimi... takimi... pół powiem, pół nie powiem, trochę przemilczę, budują hype. Jak oni by byli razem, to by było takie mocne. To by był wow. No, ja tu ogólnie komentarz napisałem, jak widziałem ten film. Napisałem, przede upewnić się, że to nie żart, no tak jak zobaczyłem, że film jest. Odcinek oczywiście na live przeanalizujemy. Ona mi coś pisała. Zapraszamy Ciebie i Sandrę na wspólną jogę challenge bądź kisiel. Kurwa, nie wiem, czy bym chciał Sandrę w kiślu. Znaczy, ja bym chciał Sandrę w kiślu widzieć, ale przez to, że Wy też byście chcieli, kurwy małe, widzieć Sandrę w kiślu, to raczej bym tego nigdy nie nagrał, nie? Czujcie, o co chodzi, nie? A też nie widzę momentu, w którym Sandra mówi, no to idź tam z Kingą do kiślu. No, to by było, no. Mikser by ruchał wtedy już dwie dziewczyny Freeza? Nie rozumiem, o co ci chodzi. A, że go wyrzucili, bo Versus, no, wy to jednak macie. Ty, a to nie musi być prawdą, nie? To jest internet. Tu można głupoty pierdolić i jest... ten. No tylko to trochę nie w porządku było wobec Weroniki, nie? Weronika może nie ma za najlepszego PR-u w internecie, ale też, wiesz, mówić, że się puściła, to też jest takie trochę średnie, nie? Więc no. Zostanie ich menadżerem? Nie mam czasu. Poza tym dużo czasu by zajęło, zanim by pieniądze zaczęli przynosić. Szkoda mi życia na to. Fryz wypisała do Wersa, będąc w związku z Kingą także. Tego nie wiem, no. Tak szczerze, problem jest taki, że ten temat rozstania już tak totalnie na poważnie mówiąc, ten temat wzrostania był, no był zakończony jednostronnie, tak, bo ona się nie wypowiadała. On tam sobie jakiś film nagrał, ona go nie podważyła, więc wszyscy, no i też podczas tego i później osiągnął bardzo duży sukces. Więc dużo osób patrzy na to, jak o, miał kiedyś dziewczynę, która się puściła, ale teraz ma fajną dziewczynę, więc fajnie, że mu się wiedzie. No tak to trochę wygląda, nie oszukujmy się.